Francji, gdzie gromadzą się bracia zakonni, gdzie modlą się w intencji pokoju. Tak dużo tej modlitwy o pokój było w czasie tych rekolekcji. Chciałbym, żebyśmy jeszcze prosili o ten pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach. Tak jak powiedziałem, zapraszam, jest ksiądz proboszcz w konfesjonale, gdyby ktoś chciał skorzystać z sakramentalnej spowiedzi, to jest taka możliwość. W czasie tej drogi krzyżowej będzie również później udzielana Komunia Święta. Który za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się. Ty, któraś współcierpiała. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z Ewangelii według świętego Jana. Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do tłumu. Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich, oto człowiek. A oni krzyczeli, ukrzyżuj go. Wtedy Piłat wydał go im, aby go ukrzyżowano. Jezusa oskarżonego przez tłum Piłat przedstawia słowami, oto człowiek. Właśnie wtedy nieświadomie Piłat objawił coś, czego sam nawet nie był w stanie zrozumieć. Jezus posłany przez Boga jest prawdziwym człowiekiem. Swoim życiem na ziemi Jezus wprowadził nową komunię z Bogiem. Stworzył wzajemność, wziął na siebie to, co oddziela ludzkość od Boga. Dopełnił w sobie los każdego człowieka, a w zamian dał nam udział w życiu Boga. Przyjście Boga na ziemię przez wcielenie Chrystusa na zawsze będzie źródłem zadziwienia. Już w II wieku święty Ireneusz z Lyonu mówił, w swojej nieskończonej miłości Chrystus stał się tym, kim my jesteśmy, abyśmy my stali się w pełni tym, kim jest On. Dzisiaj modlimy się za naszą ludzką rodzinę na całej ziemi. Prośmy Boga, żeby nowe braterstwo, które przyniósł Chrystus, urzeczywistniało się pośród nas. Jezu Chryste, Ty byłeś jednym z nas, niewinny. Zgodziłeś się nawet na to, że skazano Cię niesprawiedliwie na śmierć. Przez Twoje człowieczeństwo promieniuje Boża dobroć, a w nas zaczyna już płonąć ogień Twojej miłości. Który za nas cierpiał rany? I Ty, któraś współcierpiała. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Z Ewangelii świętego Jana. Zabrali zatem Jezusa, a On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Po tym jak ogłoszono pośpieszny wyrok, Jezus został wydany katom i rozpoczęła się Jego droga na Kalwarię. Razem z pierwszymi chrześcijanami możemy Mu powiedzieć, Jezu, całkowicie ogołociłeś siebie, przyjąwszy powstać sługi. Stałeś się podobny do ludzi i posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Krzyż, który dźwiga Jezus, jest znakiem ogromnej miłości. Podchodząc do krzyża, możemy oprzeć czoło o drzewo krzyża i nasze własne ciężary, ciężary osób, które nam powierzono, oddać Chrystusowi, żeby On dźwigał je wspólnie z nami. Dzisiaj włączmy w krzyżową drogę Chrystusa wszystkich, którzy dźwigają ciężki krzyż swojej egzystencji. Cierpią na duszy lub na ciele. Ofiary klęsk żywiołowych, katastrof, nieuleczalnie chorych, uchodźców i wygnańców. Boże pełen miłości, Ty nigdy nie pragniesz ludzkiego cierpienia. Jesteś z osobami dotkniętymi nieszczęściem. W Chrystusie dźwigasz z nimi ich krzyż. W nieszczęście dodawaj im odwagi i umacniaj każdego swoją zbawczą
obecnością. Który za nas cierpiał rany. I ty, któraś współcierpiała. Stacja trzecia. Jezus upada pierwszy raz. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z Ewangelii świętego Jana. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Pod ciężarem krzyża Jezus upadł pierwszy raz. Leży na ziemi. Niewinna ofiara zła. Kontemplujemy to radykalne ogołocenie i możemy odkryć, że przez takie upokorzenie promieniuje Boża miłość i przebaczenie tam, gdzie jest tylko nienawiść. Całe życie Jezusa przebiegało pod znakiem nowego przykazania, które nam przyniósł. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Zanim go pokochaliśmy, on nas kochał. Oddał swoje życie z miłości do nas. Jak dobry pasterz wydaje samego siebie za owce, tak Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, uniżył samego siebie. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył. Dzisiaj modlimy się za tych, którzy z miłości oddają samych siebie. Powierzamy Bogu kobiety i mężczyzn, które znamy, których znamy, którzy przychodzą innym z pomocą jako pracownicy medyczni lub socjalni i tych wszystkich, którzy całkowicie poświęcają się służbie bliźniemu. Jezu Chryste, chcielibyśmy zaufać, że jesteś z nami i w tym znajdować radość. Pomóż nam odkrywać wciąż na nowo Twoje przebaczenie. Oddałeś życie, abyśmy wiedzieli, że nas kochasz i nam przebaczasz. Dzięki temu odkrywamy wolność, która nam z kolei pozwala kochać. Któryś za nas cierpiał ranę. I ty, któraś współcierpiała. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. W schyłku swego życia Jezus niesie na swych ramionach całą ludzkość. Nie zapomina jednak o bólu najbliższych. Widząc obok siebie Maryję, swoją matkę, która przeżyła każde cierpienie, jakie tylko może spotkać matkę, poprosił Jana, ukochanego ucznia, aby się nią odtąd opiekował. Wierność Maryi i Jana u stóp krzyża razem z nimi bardzo pokornie rodzi się Kościół. Jezus w chwili, kiedy ma wrócić do Ojca, troszczy się o tworzącą się nową rodzinę. Aż do dzisiaj ci świadkowie Chrystusa uczą nas tworzyć jedyną i wyjątkową komunię. Dzisiaj módlmy się za tę wielką rodzinę, którą jest Kościół, i powierzamy Bogu tych, którzy na całym świecie troszczą się o widzialną jedność ciała Chrystusa. Boże, współczujący miłości, w Chrystusie nas pokochałeś, przebaczyłeś nam,
Całą ludzkość pojednałeś w Twojej miłości. Spojrzyj z dobrocią na tych, którzy szukają dróg prowadzących do komunii między podzielonymi wspólnotami chrześcijan. Spraw, abyśmy w Twojej miłości byli braćmi i siostrami, żebyśmy zgodnie z Twoją wolą byli jednością. Który za nas cierpiał rany. I Ty, któraś współcierpiała. Stacja piąta, Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jak ktoś ma pragnienie, można podejść i wziąć krzyż. Potem poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. My także winniśmy oddawać życie za braci. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Ewangelia Jana. W drodze na Kalwarię Jezus spotyka Szymona z Cyreny, który czynnie okazuje mu swoją miłość, pomagając dźwigać krzyż i w ten sposób choć trochę łagodzi jego cierpienie. Oddanie Szymona skłania nas do zastanowienia się, czy podobnie jak on, jesteśmy gotowi trwać u boku Jezusa i wprowadzać w czyn Jego słowa. Kto nie nosi swego krzyża, nie idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Ci, którzy idą za Chrystusem, którzy trwają przy Nim, w Jego przeciwnościach mogą dla kogoś innego stać się Szymonem z Cyreny, a nawet oddać życie za swoich braci. Dzisiaj modlimy się za osoby, które oddały swoje życie Bogu, podejmując zobowiązanie na całe życie i wypełniając je w różnych charyzmatach i na różne sposoby. Powierzamy Bogu biskupów, księży, diakonów, zakonników, zakonnice. Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, mieszkasz w tych, których wzywasz, by wypełniając swoje powołanie, szli za Chrystusem przez całe swe życie. Z prostotą i ufnością rozumiemy, że zachęcasz nas wszystkich, abyśmy przyjmowali Ciebie zawsze i wciąż od nowa. Który za nas cierpiał rany? I Ty, która współcierpiała. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zapraszam kolejną osobę. Z Ewangelii Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Betanii, podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę. Jezus powiedział do nich: wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb, to uczyniła. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą te Ewangelie, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Pozwalając, by Maria z Betanii wylała na niego flakon drogiego olejku i akceptując czuły gest Weroniki, Jezus przyjmował znaki miłości od osób, wśród których żył. I odkrywamy tę tajemnicę. Bóg, który jest miłością, zgadza się również na to, że jest kochany. Zgodnie ze starożytną tradycją, twarz Jezusa odcisnęła się na chuście, którą Weronika ją otarła. Kiedy okazujemy swoją miłość Chrystusowi, Jego oblicze odciska się w naszych sercach. Odkrywamy wtedy, że ocierając twarze cierpiących, zwłaszcza najuboższych, ocieramy je Chrystusowi. Modlimy się dzisiaj za ofiary biedy, niesprawiedliwości, głodu. Dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy im pomagają, za ludzi młodych i dorosłych, którzy w wielkich miastach idą z pomocą do bezdomnych, pozbawienia schronienia i rodziny. Jezu Chryste, możemy dostrzec Twoje oblicze w tych, którzy zostali nam powierzeni, zwłaszcza w cierpiących. Sam powiedziałeś: byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem cudzoziemcem i przyjęliście mnie. Byłem chory i odwiedziliście mnie. Który za nas cierpiał rany?
i ty, któraś współcierpiała. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zapraszam, kolejną osobę można podchodzić. Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: oto nadchodzi godzina, nawet już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy w swoją stronę, a mnie zostawi się samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Drugi raz Jezus upada pod ciężarem krzyża. Do cierpień, męki dołącza się smutek samotności. Jezusa dotyka osamotnienie skazańca, a także kogoś, kogo opuścili najbliżsi. Pozwólmy, aby inspiracją dla nas stały się słowa Jezusa: ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Już prorok Zachariasz zapowiadał: owce się rozproszą. Do samego końca jednak, mimo niepojętej samotności, Jezus nie przestaje ufać, że Bóg jest większy od zła. Mimo tego, że przestaje ufać. I ostatnie słowo nie należy do śmierci. Paradoksalnie jego cierpienie stało się znakiem nieskończonej miłości Boga. Modlimy się dzisiaj za samotnych, za osoby starsze, pozostawione często samym sobie, za dzieci, którym brakuje miłości, które są samotne i nieszczęśliwe. Prosimy Boga, żeby wzbudził w społeczeństwie większe poczucie solidarności i wrażliwości na innych. Duchu Święty, my, podobnie jak Chrystus, możemy poczuć się opuszczeni przez wszystkich. Nas także może ogarnąć lęk wywołany przez samotność. Wzywamy więc Ciebie całą swoją istotą. Ty wydobywasz nas z osamotnienia i pozwalasz żyć tą tajemnicą komunii, którą jest Kościół. Który za nas cierpiał rany? I Ty, która współcierpiała? Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące nad Nim kobiety jerozolimskie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Można podejść. Zapraszam kolejną osobę. Z Ewangelii świętego Mateusza. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Kobiety jerozolimskie, pełne współczucia, płakały nad losem Jezusa. Są uosobieniem macierzyństwa. Łzami wyrażają swoją z Nim solidarność. Wpatrujemy się w Jezusa, kiedy odwraca się do tych kobiet. Patrzę na nie i poprzez nie na wszystkie kobiety i wszystkie matki świata. Jezus, przytłoczony własną drogą krzyżową, nie przestaje pocieszać i dodawać odwagi. Jest odblaskiem nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka. On sam też płakał. Płakał po śmierci swego przyjaciela Łazarza. Płakał nad Jerozolimą. Rozumie osoby, których serce jest złamane, a duch przygnębiony. Posyła do nich swego Ducha Świętego Pocieszyciela. Modlimy się dzisiaj za mieszkańców Ziemi Świętej, Jerozolimy, Izraela, Palestyny, tej błogosławionej ziemi dotkniętej cierpieniem. Powierzamy Bogu wszystkie narody Bliskiego Wschodu, wyznawców różnych religii, aby mogli żyć obok siebie w pokoju. Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, kiedy dotyka nas ból, a czasem nawet płaczemy, w Tobie znajdujemy pocieszenie, którym Bóg pragnie napełnić nasze życie
i czujemy, że w modlitwie możemy Ci wszystko oddać, wszystko Tobie powierzyć. Któryś za nas cierpiał rany? Ty, która współcierpiała? Stacja 9, Jezus upada 3 raz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zapraszam, można podejść. Zapraszam kolejną osobę. Z Ewangelii świętego Jana. Służąca dźwierna rzekła do Piotra: czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. Powiedzieli wówczas do niego: czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana rzekł: czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. I oto Jezus pada na ziemię 3 raz. Zrozumiał także, że jego uczeń Piotr 3 razy upadł, zdradzając go, udając, że go nie zna. Pójście za upokorzonym Mesjaszem wydawało mu się nie do zniesienia. Ile razy zdarza nam się upaść na drodze naszego życia? Pamiętajmy, jak ogromną nadzieję znajdziemy w Bożym przebaczeniu. Piotr gorzko zapłakał po tym, jak 3-krotnie zradził Jezusa. Po zmartwychwstaniu Jezus nie tylko mu przebaczył, ale także przywrócił mu rolę pierwszego spośród apostołów. Powierzył mu mały, rodzący się Kościół, rodzinę swoich uczniów. Dziś módlmy się za wszystkich, którzy poznali, czym jest cierpienie moralne, których dręczy smutek, rozgoryczenie, żal lub wyrzuty sumienia. Niech Bóg ukoi ich serca. Jezu Chryste, Zbawca każdego życia, Ty cierpisz z tymi, którzy cierpią i zawsze przygarniasz tych, którzy w Tobie składają swoje udręki. Któryś za nas cierpiał rany? I Ty, któraś współcierpiała? Stacja 10. Jezus odarty z ubrania. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zapraszam kolejną osobę, można podejść, wziąć krzyż. Z Ewangelii świętego Jana. Żołnierze, uplutwszy koronę ścierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski. I policzkowali go. Wzięli jego szatę i podzielili na 4 części, dla każdego żołnierza po części. Kiedy zabrano Jezusowi ubranie, nadeszła godzina krańcowego ogołocenia. Chciał on na zawsze być blisko nas i zapłacił za to wielką cenę. Został zepchnięty na najniższe miejsce, był niewinny, skazany bez żadnego powodu. W Starym Testamencie jeden z psalmów zapowiadał to, co się teraz dopełnia. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niech go wyrwie, jeśli go miłuje. Jednak jak pisał apostoł Piotr, Chrystus, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Dzisiaj modlimy się za ofiary uprzedzeń i drwin, za cierpiących z powodu dyskryminacji. Powierzamy Bogu zwłaszcza wierzących, którzy cierpią prześladowanie z powodu swojej wiary. Duchu Święty, spraw, abyśmy w świecie, w którym zbija nas z tropu niezrozumiałe cierpienie niewinnych, wprowadzali pokój oraz swoim życiem świadczyli o Twojej współczującej miłości. Który za nas cierpiał rany? I Ty, która współcierpiała? Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Zapraszam, kolejną osobę można podejść. Z Ewangelii według świętego Jana. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie go ukrzyżowano, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Jezus, Baranek Boży, został przybity do drzewa krzyża. Przypominają się nam te Jego słowa, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Dziś wypełnia się ta zapowiedź. Wpatrujemy się w Niego, wywyższonego nad ziemię. On otwiera ramiona, żeby zgromadzić całą ludzkość i całe stworzenie w niewyczerpanej dobroci Boga. Krzyż, narzędzie tortur, było karą zastrzeżoną dla rozbójników i zbrodniarzy. Umieszczono Jezusa pośród złoczyńców, ale uniwersalizm Jego przesłania miłości pokazał napis sformułowany w trzech językach. Po hebrajsku, po łacinie i po grecku. W Chrystusie podział ludzkości na przeciwstawne grupy został przezwyciężony. Wszyscy są wezwani, by tworzyć jedną ludzką rodzinę. Pojednanie z Bogiem zakłada pojednanie między ludźmi. Módlmy się dziś o jedność rodziny ludzkiej ponad murami podziałów i konfliktów między narodami, a nawet wewnątrz niektórych krajów. Powierzamy Bogu narody uciskane. Boże, wszystkich ludzi, Twoja Ewangelia sprawia, że z większą wrażliwością dostrzegamy tę rzeszę osób, które spotyka przemoc. Daj natchnienie wszystkim, którzy dziś starają się wprowadzać pokój w ludzkiej rodzinie. Który za nas cierpiał rany? I Ty, któraś współcierpiała. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zapraszam kolejną osobę. Z Ewangelii świętego Jana. Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło, Pismo rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Na końcu swego ziemskiego życia Jezus ma pragnienie. Jego ciało jest spragnione po przejściu tortur. Jego dusza jest spragniona, ponieważ pragnie on oddać swoje życie i tak przekazać dar od Boga. W tym momencie wszystko się dokonało. Te słowa można też zrozumieć inaczej. Dopełniło się. Śmierć Chrystusa stała się wypełnieniem proroctw Pierwszego Testamentu, które mówiły: osacza mnie zgraja złoczyńców, przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości, a oni się wpatrują, sycą się mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Przy tej stacji Drogi Krzyżowej
Chcemy wielbić Boga za oddane z miłości do nas życie Jezusa. Zostańmy przez chwilę w ciszy. Chrystus, skłoniwszy głowę, właśnie oddał ducha. Jezu Chryste, zgodziłeś się oddać życie za każdego człowieka. W ten sposób nadałeś sens naszym własnym trudnym doświadczeniom i wzbudzasz w nas poryw wiary, abyśmy żyli Twoim Słowem. Któryś za nas cierpiał rany? I Ty, któraś współcierpiała? Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona Matki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zapraszam, można podejść i wziąć krzyż. Z Ewangelii świętego Jana. Gdy żołnierze podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z nich włócznio przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Śmierć Jezusa stwierdzili żołnierze, ale z jego zranionego boku wypłynęły krew i woda, znaki chrztu i Eucharystii, które przekazują życie wieczne. Jego ludzkie ciało zostało złożone w ramiona Matki, w ramiona tej, która dała nam Jezusa. Żołnierze połamali nogi dwu innym ukrzyżowanym. Kiedy jednak stwierdzili, że Jezus umarł, nie łamali mu nóg. W ten sposób wypełniły się słowa psalmu. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz go ze wszystkiego Pan wybawia. Strzeże on wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. Z krzyża zostało zdjęte, nietknięte ciało Jezusa. W tym dniu modlitwy, w której jesteśmy, chcemy modlić się za tych, którzy są osobami chorymi, za osoby w szpitalach, które są leczone paliatywnie, także za tych, którzy te osoby pielęgnują i za wszystkich, którzy opiekują się ciałami cierpiących. Boże pokoju, nasze serca, duch i ciało są jak spragniona Ciebie ziemia, a Ty wylewasz na nas swojego Ducha Świętego i sprawiasz, że żyjemy. Który za nas cierpiał rany? I Ty, któraś współcierpiała? Stacja 14. Jezus złożony w grobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z Ewangelii według świętego Jana. Józef z Arymatei i Nikodem zabrali ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Ci dwaj wierzący, którzy zatroszczyli się o ciało Jezusa, byli Jego uczniami, ale w ukryciu. Tym razem w obliczu Jego niesprawiedliwej śmierci odważnie postanowili upomnieć się o Jego ciało, aby złożyć je w nowym grobie. Po zmartwychwstaniu Maria Magdalena pójdzie do grobu i zobaczy, że kamień został odsunięty. Zmartwychwstały Jezus podejdzie do niej tak pokornie, że Go nie rozpozna. Zawoła ją więc po imieniu. Mario, w niej zacznie się nowe życie. Następnie zmartwychwstały pośle ją, idź do moich braci, powiedz im, że zmartwychwstałem. Pod koniec naszej drogi krzyżowej, z ufnością czekając na zmartwychwstanie naszego Pana,
powierzamy Bogu wszystkich, którzy starają się chronić życie, tolerować drogi zaufania i tam, gdzie dochodzi do trudnych doświadczeń, chcą jeszcze bardziej kochać. Jezu Chryste, umarłeś na krzyżu, ale dzisiaj jesteś już zmartwychwstały, żyjący. Dla każdego przygotowujesz miejsce u Boga, my znajdujemy oparcie w Twojej niewidzialnej obecności. Powiedziałeś nam, ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niech ta ewangeliczna nadzieja ogarnie całą ludzkość. Wołajmy teraz, tak jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę w coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żałuję za me złości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że przychodzisz do nas, dajesz nam siebie, że pokazujesz nam, jak mamy żyć, że pragniesz, abyśmy dotykając naszego krzyża widzieli też to, co jest dla nas istotnie ważne. Niech ten czas, który jest nam dany, czas Wielkiego Postu, niech będzie czasem umocnienia pokoju w naszych rodzinach, w naszych sercach. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność. Za chwilę udzielę błogosławieństwa. Zniesiemy krzyż tutaj na środek, na tym dywanie. Będzie można podejść, czy klęknąć przy krzyżu, czy dotknąć krzyża. Będzie to taki czas, zapraszam, szczególnie do takiej adoracji, wejścia też w ten wielki tydzień, który jest nam dany. Niech to będzie taki dobry czas. Oczywiście dla tych, którzy to pragną, którzy pragną pozostać jeszcze tutaj razem z Laurą, której bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w tych drogach krzyżowych dla młodzieży, że przez te wszystkie tygodnie w piątki potrafiła przygotować wszystkie pieśni na daną drogę krzyżową. Także Laura, cieszymy się i mamy nadzieję, że jeszcze o Tobie usłyszymy w jakichś filharmoniach i jakichś wielkich estradach. Niech Boże błogosławieństwo nas prowadzi. Zapraszam do tego, abyśmy, tak jak powiedziałem, jeszcze chwilę pozostali. Pośpiewamy też kanony z Teze. Będzie taka modlitwa w duchu Teze. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem
czuwajmy. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy. Z miłością miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi es. Tam, gdzie miłość jest i dobroć, tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg. Tam, gdzie miłość jest i dobroć, tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi es. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi es. Tam, gdzie miłość jest i dobroć, tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg. Tam, gdzie miłość jest i dobroć, tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu,
pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam. Dziękuję za to, że zostaliście. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Wracajcie szczęśliwie do domu.